Sponsorem programu jest ViaPlay, platforma, na której obejrzysz wszystkie mecze Premier League. Siemano, ja nazywam się Łukasz Maciejewski, a to jest Hotor Not Flash przed kolejką numer 14. Co mam wam powiedzieć na start? Generalnie pali się Bowen, pali się Watkins i to nam się już nie podoba. Mamy też wątpliwości co do kasza, więc wiele wskazuje na to, że to będzie kolejka, która będzie obfitować albo w to, że mamy ważną ławkę rezerwowych w sensie, że ławka rezerwowych poczuje się ważna, albo będą grube minusy. Więc ogólnie będzie ciekawie, więc witam was jeszcze raz bardzo serdecznie. Na wstępie dzięki, że wbiliście 300 łapek pod dylematami. Jeśli tu wbijecie 200, to będzie mi bardzo miło. Partnerem. Kanału jest zaś Bookmacher Superbet. Moim typem na tą kolejkę jest to, że Brian Bemos zdobędzie więcej niż 5,5 punkta i kurs na to to 1,60. Więc y, wydaje się, że jest to dość łatwe. Oczywiście możecie to zagrać tylko jeśli macie ukończone 18 lat. Przejdźmy jednak do kontuzji, bo to myślę, że jest najważniejsze przed tą kolejką. Szczerze, nie wiemy za wiele i to mi się w sumie nie podoba, bo mój znowu mówi, że w sumie to ma nadzieję, ale ostatnio też miał nadzieję. Generalnie, jeśli usłyszał pytanie o Bowenie, to sprawiał wrażenie, jakby się właśnie dowiedział, że Bowen jest kontuzjowany. Generalnie nie mamy zbyt rzetelnej informacji, jeśli chodzi o to, czy Boen zagra, i w sumie to, co mówi Szkod, nie jest jakkolwiek pomocne. Stąd ja prawdopodobnie będę żegnał się z Bowenem przed tą kolejką. Myślę, że w związku z tym, że mamy 3 mecze w ciągu tygodnia, a gracz jest niepewny i ma kontuzję kolana, to niewiele wskazuje na to, żeby on miał. Miał zagrać 3 mecze w tak krótkim odstępie czasu, więc to jest duży problem Problem w sumie jest też jeśli chodzi o Cofala i Kudusa, oni też się palą jeśli chodzi o FPL Ale wciąż nie mamy informacji co do tego, czy będą dostępni, czy nie Mam nadzieję, że gdzieś tam się liki pojawią jutro przed deadline'em Deadline Live jutro o godzinie 13.30 Podczas wspomnianego Deadline Live będziemy również wyczekiwać na info odnośnie Watkinsa, tutaj Emery w sumie powiedział, że nie wyklucza, że zagra Watkins. Brzmi to troszeczkę pozytywnie, ale też nie siedzę w jego głowie, więc nie jestem w stanie stwierdzić, czy Watkins zagra, czy też nie. Generalnie jutro będziemy czekać na informacje podczas Deadline Live i mam nadzieję, że coś się wyklaruje, bo na ten moment, jeśli chodzi o te dwa, dwa główne pytania, czyli co z Bowenem i co z Watkinsem, wiemy tyle co nic, czyli że jest decyzja przed meczem i że będą badani, i czekamy na wycieki. Co do Rzoty i Alisona, to ci wypadają na kilka tygodni. Kellerher zatem przejmie skład Liverpoolu, tak rzekomo do kolejny nr 17, tak się celuje. Czybym go kupił na, na taki krótki okres? Raczej nie. Kupowanie bramkarza na 3-4 kolejki to jest raczej moim zdaniem bez sens. Eze też wypada na kilka tygodni, na 3-4. Hudson ma nadzieję, że operacja nie będzie potrzebna. My też. Nkunku wciąż jest niedostępny. Niedostępni są również James i Kukureya, którzy pauzują za kartki. Za kartki pauzuje również duet Lemina oraz Jao czyli taki podstawowy środek pola, jeśli chodzi o wielki. Myślę, że może być to ułatwienie dla Saki, Jezusa czy innych opcji z arsenalu, by zdobywać jednak punkty w tej kolejce. Niegotowy jest Neto, gotowy jest Kabore, Niegotowy lub gotowy jest Botman. Wciąż nie wiadomo, ile tak naprawdę potrwa ta jego rekonwalescencja. Generalnie on trenuje Trenuje, trenuje indywidualnie i w sumie ciężko określić, czy on wróci za nie wiem, 3 dni, za tydzień, za miesiąc czy za pół roku. W sumie jeśli chodzi o Newcastle, to zawsze jest pewny, w pewnym stopniu czarna magia. Loselca bym teraz nie kupił, ale też bym na pewno nie sprzedawał. Sprzedałbym za to bołena, bo w sumie o tym powiedziałem na samym początku, że jest spory dylemat w związku, w związku z tym, czy on zagra, czy też nie. Ale ja się sugeruję tym, że skoro nie wiemy, czy on zagra, czy nie, nie mamy pewnych informacji, a wiemy, że mamy w podobnej półce cenowej 2, 3, 4 opcje, które są o podobnej wartości, jeśli chodzi o fantazy, w sensie że mają podobny potencjał, jeśli chodzi o punkty w najbliższych kolejkach to raczej bym się pożegnał Bowena i pozbył się tego kłopotu, bo zaraz się może okazać, że skoro mamy 3 mecze w tydzień, to na przykład Boen opuści te wszystkie trzy kolejki i wtedy będziemy mieli naprawdę duży problem. Stąd skoro mamy e, na przykład Sakę, skoro mamy Bemo, skoro mamy Gordona, Palmera, Huanga, to ja jako posiadacz Bowena na 99% pożegnam się z nim. W sensie e, poczekam do jutra do, do deadlineu, jeśli nie będzie informacji pewnych, że ma grać, to go sprzedaję i się po prostu nie będę zastanawiał. Ja kupię sakę, bo Bemo już mam, ale jeśli nie miałbym żadnego z nich, to nie wiem, czy bym nie wziął jednak. Bemo, bo kupując Sakę często będzie się to wiązać z minus 4 Bemo jest jednak pewniakiem w związku z tym, że możemy zrobić to za darmowy transfer porównując sobie ostatnie liczby Bemo i saki czyli z ostatnich 4 kolejek Kamerunczyk przede wszystkim zyskuje tym, że ma bardzo wysokie oczekiwane gole bo w ostatnich czterech meczach było to 2.30, podczas gdy u SAKI było to 0.17 wciąż nie podoba się te, ten udział skrzydłowych, jeśli chodzi o bezpośrednie zagrożenie w drużynie Arsenalu w oczekiwanych asystach wygląda to podobnie około 1,10 Jeśli chodzi o twarte, twarde liczby w tych ostatnich 4 meczach Bemo gol, 2 asysty, Saka, 0 goli i 3 asysty, więc w sumie to się mniej więcej pokrywa. Bemo wygrywa oczywiście w strzałach 13-4, wygrywa w setkach 5 do 1, ale przegrywa w wykrowanych szansach i wykrywanych setkach odpowiednio 10-6 i 4-1. Co do oczekiwanych punktów, to w sumie minimalnie wygląda lepiej Saka, ale powtarzam to, że jeśli na przykład miałbym zrobić minus 4 i kupić sakę. A wziąć Bemo za darmowy transfer, to prawdopodobnie klikałbym Bemo Duży problem mamy też w osobie Mateo Kasza, który w meczu w czwartych z Legią zagrał pełne 90 minut A jego konkurenci, jeśli chodzi o walkę w pierwszym składzie, albo odpoczęli, albo weszli z ławki I to nam może powoli sugerować to, że Kasz może tracić skład Może nie musi, bo to oczywiście nie siedzimy w głowie Emerygo i tego nie wiemy Jeśli jednak miałbym sugerować się tym, co pisze FPL Len Czyli dość znane konto, jeśli chodzi o, pre, o takie predykcje składu Aston Villa, no to na przykład Mati Cash nie jest tutaj predyktowany do wyjścia w pierwszej 11, na środku obrony zagrałby Carlos Spaul na prawej konsa, na prawym skrzydle zaś Bailey. Więc sumując to w sumie z tym, że Aston Villa ma teraz gorszy kalendarz, wchodzi w gorszy kalendarz. Sumując to z tym, że Kash traci formę czy to pod bramką Rywala, bo w ostatnich czterech meczach oddał tylko cztery uderzenia. Czy generalnie wygląda dużo gorzej Jeśli chodzi o taki typowy testoka, To wydaje się, że to wszystko nałączy się z tym Że Kasza będziemy sprzedawać Kogo bym kupił, jeśli, jeśli chciałbym kupić Mateo Kasza Przede wszystkim kupiłbym obrońcę Arsenalu Bo to jest taka najbardziej pewna opcja To jest najlepsza defensywa, jeśli chodzi O czyste konta w tym sezonie, jeśli chodzi o oczekiwane gole Stracone w tym sezonie, jeśli chodzi o stracone setki Są oni typowo kozakami Więc mamy do nich zaufanie Także czy to Saliba, czy Gabriel Są opcjami top, top, top I jeśli mógłbym zrobić za darmowy transfer Ruch z Kasza na Salibę Gabriela, to bym się raczej nie zastanawiał. Nie wiem, co bym zrobił w momencie, gdybym chciał kupić Cimicasa, bo w przypadku Cimicasa też mamy oczywiście z tyłu głowy zawsze to, że on też może nie wyjść w pierwszym składzie. Wydaje się, że ten jego skład jest powoli ugruntowany, no bo teraz w meczu Ligi, Konfer Ligi Europy, sorry, zagrał 90 minut. Gomez w sumie też grał. Gdzieś tam, na przykład, w meczu z Brentford dał dwie asysty. City, City zagrał dobre spotkanie. Teraz również w tym meczu Ligi Europy, na przykład, oddał groźny strzał, więc. Kropki nam się łączą, że Kostas Simikas powinien wyjść w pierwszym składzie, ale zawsze mamy taką nutę, nutę niepewności, jeśli chodzi o to, czy, czy on wyjdzie w pierwszej 11 czy nie. Stąd, na przykład, za minus 4 Kostasa Simikasa za Kasza bym nie kupił. Za darmowy transfer myślę, że jednak tak, ze względu na to, że nawet zakładając, że ta pewność składów w przypadku Kasza i, i Cymikasa jest podobna, że i ten, i ten może usiąść, no to jednak kalendarz jest lepszy, jeśli chodzi o Greka. Są lepsze ostatnio zwroty z przodu, jest lepsza defensywa, bo defensywa Stowili nie zachowała. Czystego kąta w ostatnich 7 meczach, więc po prostu bym to kliknął. Rozbieżności, jeśli chodzi o tę kolejkę, pojawiają się również na opasce, jednak wydaje się, że takim sztandarowym wyborem będzie ponownie Erling Haaland, który w ostatnich 4 meczach zdobył 5 goli, 2 asysty i ogólnie 40 punktów. Oczywiście rywalizuje on jak zawsze z Salahem, tylko że co do Salaha to mam taki minimalny problem, że oni z Fulham się troszeczkę ostatnio męczą. No, ostatnie 3 spotkania, w sumie na ostatnie 2 spotkania na enfield. Jedno Liverpool wygrał 1-0 i jedno Liverpool przegrał 1-0. Gdzieś tam pomiędzy jeszcze pojawił się wyjazd na Craven Cottage, gdzie było 2-2. Ale w sumie te dwa ostatnie spotkania Liverpoolu na Anfield z Fulham pokazują, że padły tylko dwie bramki. W sumie nie zawsze musimy się tym sugerować, ale mając takiego pewniaka jak Haaland, który zagra na Tottenham bez stoperów, bo Anż potwierdził, że nie zagra Jerem czyli zagra ponownie duetem Emerson Davis. I to mi się jakoś łączy po prostu w to, że Haaland jest taką najlepszą opcją, jeśli chodzi o kapitana w tej kolejce. Pokazują to też liczby, jeśli chodzi o oczekiwane punkty: Haaland ma 8,5, Salah ma 7,4, Bemo ma 5,9. Oczekiwane szanse na gola według Super 67% Haland, 48% Salah, 39% Bemo I widzimy zatem, że te rozbieżności są duże. Też większość statystyk, tak naprawdę, wszystkie są po stronie Halanda, jeśli chodzi o ostatnie 4 kolejki. Więc Haland jest moim wyborem na opaskę w tej kolejce. Ale można też poddymić na przykład z Brianem Bemo, Bo on zagra z Luton u siebie, a Luton jeśli chodzi o spotkania wyjazdowe w tym sezonie Jest najgorszą defensywą pod względem oczekiwanych goli straconych Pod względem liczby straconych strzałów, strzałów celnych, strzałów z pola karnego Byśmy spojrzeli w sumie ogólnie na wszystkie mecze, nie tylko na spotkania wyjazdowe Wykonanie Luton to od kolejki numer 9 są też najgorszą defensywą w tych statystykach, o których mówiłem Więc Brian Bemo może być taką ciekawą niszą Ze względu na to, że ma karne 90 minut, wciąż jest groźny Ale mimo to ja raczej postawię na Halanda Jeśli miałbym wskazać na różnicę to byłoby to Brian Bemo. I to by było na tyle, jeśli chodzi o Hotor Not Flash Przed kolejką numer 14 Jeśli potrzebujecie większego, większego wytłumaczenia Tego, o czym mówię, to Dylematy puściłem w środę Tam jest odcinek na około 30 minut A jutro o 13.30 jestem live I będę odpowiadał na Wasze pytania Będę rzucał monetą i tak dalej Na naszej stronie mamy polecany skład Mamy kapitana, mamy, mamy przewidywane składy Na kolejkę numer 14 Więc jeśli czegoś potrzebujecie, to prawdopodobnie tam znajdziecie Jeśli macie jakieś inne pytania To oczywiście walcie śmiało w komentarzach Więc jeszcze raz, jeszcze raz zapraszam Was na jutrzejsze Deadline Live o godzinie 13:30 i dzięki bardzo.